Dzień dobry wszystkim. Mamy dzisiaj środę, 29 marca i chciałem wrócić do niedokończonego wątku właśnie z, co miałem zakończyć tam filmik na temat największego kapusty w naszym kraju. No i wątku nie dokończyłem ze względu na kontrolę, którą miałem i później już mnie to wybiło z uderzenia, zresztą zrobiło się późno, więc musiałem do tego wrócić. A przy okazji w ogóle jeszcze, no jak się okazało, no cały czas gość, który twierdził, że ja mam obsesję na jego punkcie, znowu dzisiaj w programie o mnie wspominał, nie? Więc to jest naprawdę gruby typ. Więc zacznijmy może od pierwszego fragmentu. Najpierw znowu Pyro, który tutaj widywany jest u mnie na kanale również, zadał mu, proszę bardzo, pytanie po raz kolejny. Pytanie, na które już chyba odpowiadałem ze dwa razy, ale odpowiadam po raz trzeci i ostatni. I proszę już tego typu pytań więcej nie zadawać. O co chodzi z tą zbiórką na paliwo czy bilet, bo się zrobiła szurdrama? No więc nie ma żadnej szurdramy. W ogóle nie ma żadnej dramy, tylko są po prostu głupie docinki ze strony sekciarzy Chojeckiego oraz byłych sekciarzy, czy tam osób, które kręciły się wokół sekty. No więc sobie wymyślili, że ja zakładałem jakąś zbiórkę. No pytanie, na którym to portalu tak zbiórkowym? Na zbiórka.pl, na pomagam.pl zakładałem zbiórkę, no niech podadzą link tak, do tegoś portalu. Że zbierałem na bilet, tak, bo oni sobie wymyślili, że na bilet zbierałem. O co chodzi? No bo to oczywiście chodzi o tą retorykę Chojeckiego, że protestanci to są prawdziwi chrześcijanie, mają tak zwane God blessingi i dlatego są bogaci, tak? A katolicy nie mają God blessingu, więc są biedakami, dziadami i muszą zbierać na bilety, prawda? Nawet żeby pojechać tam na rozprawę. Więc tutaj byli sekciarze, też łykają tego typu rzeczy na zasadzie właśnie takiej, że z sekty można wyjść, ale sekta z ciebie już tak łatwo nie wyjdzie. No więc powtarzają te bzdury, że Patlewicz zbierał na bilety. No kompletny absurd. No, jeździłem swoim samochodem i tyle na te rozprawy. A teraz będzie 14 kwietnia. Kolejny termin i znowu pojadę sobie samochodem swoim i już. No. A kto, proszę Państwa, chce, to może mi wpłacić jakieś pieniążki. No przecież no, na tym to właśnie polega. No, są linki tutaj podane w opisie nagrania do wspierania mojej działalności. Pyro po raz kolejny go pyta, o co chodzi ze zbiórką na bilet czy paliwo. No i odpowiedź jest, jaka może być oszusta. No, oszust, nie? Powiedzmy sobie szczerze, bo on tutaj w ogóle udaje i głupa pali. Tak samo jak rozmawiał z Łukszą, to Łukszy nie wspomniał, że prosił o wsparcie na dojazd do sądu, bo przecież ja, oczywiście ja krytykuję wpłacanie, ale to jest geszeft, nie, w sensie nie takim krytykuję, że jak ktoś zbiera se za filmy na YouTubie, no to jest źle coś, no. To niech se zbiera, tylko że nie nazywajmy tego patriotyzmem, ani działalnością patriotyczną, tylko geszeftem. Po prostu ma, to jest jego sposób na życie, jego praca, jego robota. I to jest, jako kapitalista szanuję, tylko nie chciałbym pojęć mylić, prawda? Więc to se zbiera. Problem z tym człowiekiem polega na tym, że ogłosił zbiórkę stricte na dojazd do sądu. I tutaj kłamie w tej odpowiedzi, że nie zrobił czegoś takiego, żeby pokazać mu link. No szczęśliwie ja ten link oczywiście mam i pokażę. Mamy oryginalny jego post na grupie Wykluczenie z Idź Pod Prąd. To też jest oszustwem, bo on z Idź Pod Prąd wykluczony nie był, ale okej. I mamy tutaj jego oryginalny post, który zresztą zamieszczał też w innych miejscach. Proszę Państwa, tutaj puszczam i którym jest napisane jak wół, żeby nie było niejasności, bo on cały czas mówi, że Państwo możecie wspierać jego działalność, czyli no to też się zaraz do tego odniosę w tym temacie, ale co tu jest napisane? Szanowni widzowie kanału, obserwatorzy mojej działalności publicznej, 10 czerwca odbędzie się czwarta, ostatnia już rozprawa w procesie kłamcy i paszkwilanta Pawła Chojeckiego. Też akurat, tak jak mówię, to jest narcyz, to jest odbicie lustrzane knura, to jest kłamca i paszkwilant, nie? Zostanie wówczas ogłoszony wyrok w jego sprawie. Sąd zwrócił mi koszty dojazdu, w nawiasie prawie 300 km w jedną stronę, prawie, tylko za pierwszą rozprawę.
gdyż tylko na niej moje stanownictwo było obowiązkowe. Potem chciał się lansować, nagrywać filmiki, więc jeździł już, sąd go nie wzywał tam, co on tam jeździł, nie? No ale to wiadomo, że to fanatyk religijny, to musiał widzieć z bliska, to grzeje to całe życie jego. Nie muszę pojawiać się w Lublinie 10 czerwca, wpisał wtedy. Jeśli jednak śledzą państwo los tej rozprawy i chcą, bym znów się pojawił w Lublinie i udzielił spod sądu obszernego komentarza na temat procesu, proszę o wsparcie finansowe mojej działalności. Więc no, jest to, jak widać, stricte poruszony temat, jak daleko ma do sądu. Nie ma tutaj napisane, jakim środkiem lokomocji będzie jeździł, tak a propos, bo on ciągle się chwali tym samochodem. Chłop w ogóle nie rozumie, że to jest wszystko jedno, czy on zbiera na bilet na pociąg, czy zbiera na bilet na autobus, czy zbiera na benzynę. To jest po prostu żenujące, tak czy inaczej. No. I tym bardziej, że zbiórki ma pod każdym filmem otwarty, tak mu ludzie kasę wpłacają, więc tutaj jeszcze no, wymyślił sobie, podał ten argument, że ma 300 km do sądu, że daleko i sąd mu nie chce zwrócić, żebyście ludzie mu wpłacili. Pieniądze spożytkuje na opłacenie kosztów dojazdu, jest dalej napisane jak W. Dodam jeszcze, że nie jest to moja prywatna sprawa i sądowa, czyli zbierał stricte kłamca i oszust na dojazd do sądu. Stricte jest to tu jak W napisane. Więc cały problem się polega na tym, że on oczywiście wybiela ten temat, bo Knur nagrał filmik, że on tam zbierał na bilet, ale to był najprawdopodobniej, bo tak jak mówię, z tego posta nie wynika, na co on zbierał. Ja też myślałem, że na bilet tak naprawdę, no tym bardziej, że logiczne jest dla mnie, no jak jest się gołodupcem i się chwali wszędzie i wobec, że się ma samochód, a nie ma się na benzynę, to lepiej oszczędzić pieniędzy widzów i jechać tańszym środkiem lokomocji. On cały czas mówi, że protestanci mówią, że katolicy są dziadami. Jak katolicy mogą być dziadami, jak korporacja katolicka jest najbogatszą korporacją na świecie, wszystko ocieka złotem i katolicy dziadami nie są. Jak najbardziej znam bardzo wielu bogatych katolików, tylko Patlewicz konkretnie, jako on, jest dziadem kalwaryjskim i tyle, i konfidentem, któremu Pan Bóg ewidentnie no nie błogosławi na tyle, żeby go było w stanie zatankować, żeby dojechać na sprawę, w której sam doniósł zresztą i go nikt nie potrzebuje tam oglądać, nawet sąd, ani sędzia. Więc co tu dalej to zakłamana kreaturka pisze? Dodam jeszcze, że to nie jest moja prywatna sprawa sądowa, czy w szczególności zemsta na Pawle H., co nieudolnie sugeruje jego obrońca, występuje w tej sprawie także w państwa imieniu, jak również w imieniu tysięcy Polaków. Co jest niewiarygodne. Z konfidenctwa sobie zrobił misję i se mordę donoszeniem wyciera. Dlaczego się w to bawię? Po prostu myślę, że ten proces może być kluczowy do walki prawdziwych patriotów i katolików z zalewem naszego kraju przez chamstwo, sekciarstwo i turańszczyznę, która ustami Pawła H. i Andrzeja Turczyna podnoszą głos za że wolność słowa to wolność dla dowolnie wulgarnego wyzywania i szkalowania ludzi, wyznań religijnych, grup społecznych i narodowych. Wspólnie pokażmy tym ludziom, że nie są bezkarni i wciąż nie wszystko im wolno, tylko dlatego, że są protestantami i kumplują się z lewusami i apostatami i Żydami. To skoro ty to robisz dla tysięcy Polaków, to podakasz, ileś na ten bilet zebrał, no bo to tysięcy ludzi co ci po złotówce wpłacali, żeby przejechać 300 kilometrów, dwa lata temu, to nie wiem, jakie to koszty były, no ale to po 300 zł chyba. To w ogóle dramat, że dorosły chłop nie ma 300 zł na benzynę, musi prosić o 600 km w obie strony, no. Żeby prosić w ogóle o wpłaty jakieś, nie? I dlatego że wszyscy pokażmy tym ludziom, że nie są bezkarni i wciąż na wszystko, wciąż nie wszystko im wolno, tylko dlatego, że są protestantami, kumplują się z lewusami, apostatami i Żydami, pisze kłamca. A tutaj, jak widzimy, mówi, żeby mu pokazać link, gdzie zbierał dokładnie na zbiórkę. To mu pokazuje. No, kłamco, masz tutaj jak na tacy. I teraz cofnijmy się do rozmowy jego z gościem Łukasz Łuksza, czy jak on się tam nazywa, nie pamiętam. Łuksza nazwisko, no. Kilka kłamstw jednocześnie, bo po pierwsze, jako świadek, to mam normalnie taką możliwość wystąpić o zwrot kosztów dojazdu. Nawet dlaczego nie miałbym tego zrobić, prawda? No to jest jedna rzecz. A druga rzecz, no ja na te rozprawy jeżdżę własnym samochodem, a nie jakimś tam zbiorkowym, nie wiem, autobusem czy pociągiem. No ale wiesz, ale to taka gadka o tym, że ja muszę, tak, występować o zwrot tych kosztów dojazdu, no to
chodziło o to, żeby wpisać to do swojej propagandy, że protestanci są bogaci, a katolicy to są biedacy, rozumiesz? I tak samo właśnie to podkreślenie, że ja na bilet rzekomo musiałem zbierać, to też miało to właśnie na celu pokazanie, że widzicie, my tu mamy God blessingi tak zwane, nam się dobrze wiedzie, a popatrzcie, nasi wrogowie, katolicy, to są tacy biedacy, że muszą na bilet tutaj prosić, tak, żeby mieć zwrot z tego biletu. No więc to oczywiście, że to chodziło jednocześnie o uderzenie we mnie jako przeciwnika procesowego, a jednocześnie uderzenie we mnie jako katolika, który tu jest rzekomo gorszy. Tak? No to takie ideologiczne spory. Widzimy tutaj kłamienie, wspomina znowu temu Łukszy, że zbierał stricte pieniądze na dojazd. Nie napisał w poście nawet, że jedzie samochodem, powtarzam, być może no i pojechał pociągiem, żeby zaoszczędzić, a zebrał na bilet. No grunt, że zbierał ten chłop na dojazd do sądu i to jest kluczowe w tej sprawie. Nieważne, czy jechał furmanką, rowerem, tym. Ważne jest to, że jest dziadem kalwaryjskim i cały czas klepie o tym, że katolicy są biedni, nie inaczej, że chodzi, że niby my tak mówimy, że katolicy są biedni i na dowód tego on żebrze na bilet, no, czy na benzynę. No. Posłuchajcie w ogóle, co ten człowiek gada, to jest świr kompletny. Widzimy więc, jak bardzo jest ten człowiek zakłamany i zakompleksiony. Nie był w stanie nawet temu Łukszy po prostu powiedzieć, że ogłosiłem, dałem posta, ogłosiłem zbiórkę poprzez posta na grupach facebookowych, żeby ludzie dali mi na dojazd do sądu. Uczepił się słowa bilet i dorobił sobie jakąś tam teorię w ogóle chorą, że protestanci uważają katolików, że nie mają God blessingu. No ty nie masz God blessingu. Zresztą sam to w sądzie powiedziałeś, chłopie, że Chojecki, dopóki nie odnosił sukcesu finansowego, nie przeszkadzał ci. Dopiero sukces finansowy cię wstrząsnął. No chciałbyś mieć z pewnością takich widzów jak Chojecki, którzy by sami z siebie ci wpłacali pieniądze, a no nie masz takich, no i to cię zabolało. A to, że właśnie no podajesz argument i natychmiast dajesz dowód na to, że jesteś właśnie tym, że dziadem kalwaryjskim, jakim się bronisz, żeby nie być. Mówisz, że protestanci ci śmieją z katolików, że są biedni, po czym ogłaszasz zbiórkę na dojazd do sądu w sprawie, w której sam byłeś konfidentem i strzeliłeś z ucha na milicję, doniosłeś, i jeszcze chcesz to nagrywać i relacjonować. No to normalne zasady rynkowe, to masz kanał na tym. Nie, jak masz tak, tyś mówisz, że robisz to dla tysięcy Polaków, no to jakbym miał robił dla tysięcy Polaków, to byś nagrał dla nich film z rozprawy, miałbyś dziesiątki czy setki tysięcy wyświetleń. YouTube by ci zapłacił za to, reklamy byś tam zamieścił i tak dalej. A nie żebrał jak dziad właśnie najgorszy, kalwaryjski, taki pustak. No jesteś, to za to, co tutaj zrobiłeś, to katolicy powinni cię opierdzielić, nie? Że no nie rób z nas dziada i nie wycieraj se mordy tym katolicyzmem, ponieważ no najpierw mówisz, że się protestanci śmieją, że katolicy są biedni, po czym sam żebrzesz o pieniądze na dojazd do sądu, powtarzam. Jest tam wyraźnie napisane, nie pal głupa, że zbierasz na działalność swoją i tak dalej, tylko napisałeś trzykrotnie, nawet napisałeś zdanie, pieniądze przeznaczę na dojazd. Więc jesteś kalwaryjskim dziadem. No ale to nie koniec jeszcze, bo jeszcze Radosław zabrał głos po raz kolejny w mojej sprawie. Proszę bardzo. Ham z Kanady z właściwym sobie brakiem kultury zaproponował publicznie dziś panu debatę. Czy jest sens debatować z takim indywiduum powinno być. No, proszę Państwa, no, kiedyś już raz to mówiłem, no więc pozostaje mi tylko powtórzyć. Żeby debatować z Patlewiczem, trzeba wykazać się trzema rzeczami. Po pierwsze wiedzą, po drugie kulturą osobistą, a po trzecie zdolnością honorową. A ten człowiek nie ma ani jednej z tych rzeczy, no więc tutaj absolutnie. No. Więc tu widzimy w tym filmiku, że no pan z kaprawymi oczkami, który groził mi tutaj też, że na mnie doniesie też, mówi, że żeby z nim debatować, trzeba mieć wiedzę, trzeba mieć kulturę osobistą i trzeba mieć ten zdolności honorowe. No jego zdolności honorowe było takie, że jak się raz na chwilę złapaliśmy na Facebooku w dyskusji, to jego zdolność honorowa była taka, że jak go zagiąłem tematem, to co zrobił? Uskasował całą rozmowę. Nie? To jest jego zdolność honorowa i udaje, że nie było sprawy. To jest honorowy człowiek, nie? Jak mówię, kaprawe oczka dużo mi mówią o tym typie. Druga sprawa, wiedzę. No, wiedzę
No nie wiem, co powiedzieć. No, ja osobiście, no nie mi to oceniać. To właśnie po to jest debata, żeby ludzie ocenili chłopie, kto ma wiedzę, nie? A nie, żebyś ty oceniał, co kto ma. No po to się właśnie z kimś debatuje, że się siada, a oceniają oglądający debatę, a nie ty. Ty nie jesteś sędzią w debacie, że się pomierzało. No. Ty masz wiedzę według ciebie. No, według mnie jesteś wyjątkowym tumanem kurzu, ale to powinni widzowie ocenić. No i jeszcze kulturę osobistą, no to jego kultura osobista, to tam jak pisał do mnie, człowieku, ja mam cię w dupie, człowieku sekciarzu do mnie pisał, no i jego kultura osobista to było posługiwanie się cały czas a. kłamstwem w rozmowie ze mną i b. obelgami personalnymi, w każdym tym pisał, że jestem sekciarzem, albo eks-sekciarzem, albo że sekta ze mnie nie wyszła, chociaż ten sam człowiek w sekcie siedzi, nie? Więc to jest taki bohater, no ale słuchajmy dalej, nie? Przecież to, wiecie Państwo, to by było coś na takiej zasadzie, jak była swego czasu debata Leszka Żebrowskiego z Wojciechem Olszańskim. Pan Leszek Żebrowski wypunktował Olszańskiego, po czym poszedł sobie, a Olszańskiemu zostało już tylko rzucać tam wyzwiska i tak dalej. No więc ja się na tego typu debaty nie piszę i tyle. I tyle, tak? Bo no cóż by tutaj mogło się stać podczas takiej debaty? No. Ja się nie będę przecież przerzucał wyzwiskami z jakimś tam chamem, prawda? No, to nie jest mój poziom. Potem w dalszej części swojej wypowiedzi porównuje naszą potencjalną debatę, do której nie dojdzie, bo przecież on jest sędzią też od razu w tej debacie, on sędziuje w debacie, która się nie odbyła i on już wie, jak będzie przebiegać, nie? Czyli mnie porównuje do Jaszczura, a siebie do Żebrowskiego, nie? I to będzie teraz, no tylko, że tak jak mówię, to trzeba by zweryfikować, bo na razie, chłopie, to jak żeśmy pogadali troszeczkę metodą pisaną, to nie ja nie trzymałem emocji na wodzy, tylko ty. Nawet grzecznie do ciebie pisałem, że się będę modlił za ciebie, chłopie. Wszystko, w każdym jednym wpisie żeś mi ubliżał i kłamał, że jestem obrońcą Chojeckiego, że mu wpłacam pieniądze, że prowadzę jakąś grę podwójną tutaj, że niby atakuję, ale de facto bronię. Cały czas te same brednie i kłamstwa, bo w pale tumana kurzu nie mieści się, że można po prostu zgadzać się z kimś w jednym temacie, a nie zgadzać się w drugim. I w temacie tej sprawy nie zgadzam się z Patlewiczem, a zgadzam się z Knurem, z którym się nie zgadzam w większości obecnie innych spraw, prawda? Więc no nie mieści się mu to w pale. Dla niego, jeżeli ktoś się nie zgadza, kto nie jest z nim w sprawie sądowej, znaczy od razu, że jest wielbicielem Knura, więc to jest po prostu, no tak jak mówię, prymitywny, zakompleksiony chłopak, który no nie śmierdzi groszem, chciałby zaistnieć jakoś, no ale niestety, jak to na filmiku powiedział, nie dzwonią z żadnych ambasad, żadnych propozycji pracy nie dostaje, z grup go wyrzucają, nawet z grupy Pastorawka go wywalili, własni koledzy, z którymi tam stoi w procesie, naśmiewają się z niego ludzie, kto nie nagrywa filmików, to jest już w kanale o szurach, no jest typowym szurem, takim można powiedzieć, to są jego te wypowiedzi o Księżycu, kosmosie, to jest też hit do omówienia na przyszłość. No ale widzimy tutaj, że no do debaty nie doszło, bo chłop jest tchórzem, bo żeby no stanąć do debaty, trzeba mieć jaja. Tu ktoś mówił, żebyśmy sobie wyjaśnili w oktagonie. Wszystko to już w ogóle. Gdzie w oktagonie? Przecież on by dostał na łeb i by zadzwonił z tego oktagonu na milicję prosto. No, chociażby się wcześniej zgodził na to, że może na łeb dostać. Zadzwoniłby na milicję z donosem, że go przymusiłem do walki. Więc to takich propozycji to nie. To albo by od razu z milicjantami na ring wyszedł bohater. A najlepsze jest, że w debacie Olszański-Żebrowski no ja zdecydowanie uważam, że właśnie akurat to samo co Patlewicz, że Patlewicz wygrał. Ja uważam, że Jaszczurem w tej debacie, gdybyś ze mną stanął do debaty, byłbyś ty. Więc no widzisz, mamy podobne zdanie na ten temat. Każdy, tylko że no nie uczestnicy debaty powinni być sędziami, tylko na to po to się robi debatę, nie? No ale to bohater, jak widzimy, wszystko tam już wie, jak ona by się potoczyła, nie?
On jeszcze mówi, że się nie będzie przecież przerzucał wyzwiskami. No to proszę sobie przypomnieć film pod tytułem Nie dość, że kapusta, to jeszcze głowa pusta tutaj na tym kanale. Ile razy ten chłop mnie tam pisemnie obraził i ile razy skłamał na mój temat. Praktycznie w każdym wpisie ja do niego, z nim rozmawiałem merytorycznie na argumenty. Do argumentów się nie ustosunkowywał w ogóle, tylko cały czas mówił, że jestem z sekty Chojeckiego i sekta Chojeckiego to, a sekta to, a obrońco Chojeckiego, a to. To jest po prostu człowiek, który naprawdę, no jest tchórzem niestety, jeszcze do kompletu się okazał tu być. I tyle, sprowokowany pytaniem, no obsrał zbroję, mówiąc delikatnie, już na starcie i pokazuje, jakby wyglądał przebieg debaty, do której nigdy nie doszło, nie? To jest zawodnik, to tak jakby, to po co w ogóle walki robić bokserskie, czy zawody sportowe, to każdy zawodnik usiądzie i powie, co się jego zdaniem stanie i tyle. I po co mają biegać, bić się, czy w piłkę grać, nie? Ja uważam, że strzelę z hat-tricka dzisiaj i koniec tematu, nie? Tak to jest właśnie rozmawiać z prymitywem. A ogólnie, no chłop jest ekstremalnie nudny, no to bez kitu jest niewiarygodne, jak to jest prymitywny typ, nie? No uczepił się jednego tekstu, znaczy tak jak mówiłem, trzech. Jeden zna cytat biblijny, nie? Którym będzie palił przed Bogiem głupa i udawał, że nie rozumie prostego tekstu napisanego i z niego według niego wynika, że ma się modlić do zmarłych, wierzyć w czyściec i oddawać hołd posążkom, obrazkom i wyznawać kult maryjny. To według niego on nie jest w stanie sam, jako bystry twierdzi człowiek, wiedzę ma i jest bystry, jak gówno w przeręblu, jest tak bystry, że no nie jest w stanie ocenić tego sam w Biblii, nie? On musi księdza Bańkę zapytać, jak to jest, no i ostatecznie z księdzem Bańką ustalili, przecież pamiętam, że Biblia w ogóle nie jest potrzebna Kościołowi i Kościół sobie doskonale bez Biblii poradzi, no i dlatego ja uważam, że się zgadzam z tym też, dokładnie, Kościół katolicki sobie doskonale bez Biblii radzi, nie jest mu w ogóle do niczego potrzebna, tylko uważam, że to jest inne wyznanie, inna religia i to nie jest chrześcijaństwo żadne. Chrześcijaństwo, no chrześcijan nazywał Jezus Chrystus konkretnie, jest dokładnie i jasno powiedziane, jak uzyskać zbawienie, jak należy żyć, co należy robić i tyle. No, jest też napisane właśnie, żeby kto nie pracuje, niech też nie je. A tutaj mamy zbieracza na dojazd do sądu w sprawie donosów własnych. Nie? I tak jak mówię, no, popatrzcie, co mówił Łukrzy, że chodzi o zwroty sądowe. Jak tutaj kłamie, pokażcie posta, no to proszę bardzo, pokazuje oszustowi posta. No i na dowód jeszcze tego, że to jest konfident, on po raz kolejny też w tym filmie mówi, że będzie dalej donosił. No i tu mamy jeszcze na koniec, że no jeżeli, bo widzę, że Chojecki się nie poprawił w ogóle, no nie okazuje skruchy, wręcz jest dumny z tego, co mówił, podziękował sądowi, to tak jak to potwierdza też słowa Oliwii, pamiętajcie, nawet dawaliśmy tutaj temu rady dobre tym konfidentom, że nie dość, że jesteście konfidentami, nie dość, że macie to teraz na sumieniu, donoszenie na ludzi za słowa, że ktoś coś powiedział, nie dość, że no jest to żenujące, siedzicie na YouTubach, zapisujecie, co kto powiedział i z tymi notatkami zgrywacie to i chodzicie na policję i prokuraturę. I teraz do kompletu jeszcze mówisz tym, że to zależy od Chojeckiego. Jak będzie gadał tak dalej, to znowu, jak rozumiem, na niego doniesiesz dalej. Nie? Więc no to jest człowiek naprawdę, to jest Ubekistan pierwsza liga. Gdyby ten człowiek urodził się w PRL-u i został wychowany nie przez katolików, nie na modłę katolicką, tylko na modłę PRL-owską, to donosiłby w sprawach PRL-owskich, że ktoś powiedział coś na partię, czy na rząd w tamtejszy, czy na ustrój, czy na Związek Radziecki, czy na Bieruta, czy na Stalina, donosiłby tak samo, jak donosi w tej spremacie. To jest taki typowy pieniacz, społeczniak i niestety konfitura, nie? Panie Radosławie, Paweł H. ani o jotę się nie poprawił i nie wykazuje skruchy. Ponadto ostatnio przyjął, oskarżał pana bezczelnie, manipulując o zbieranie na bilet. Będzie recydywa w sprawie 196 KK. No to o tym już było mówione, o tym właśnie manipulowaniu, że niby zbierałem na jakiś bilet. Natomiast no to fakt, no nie poprawił się, nie wyraża skruchy. Nawet wręcz jest dumny z tego, co robi. Pokazał tą dumę na sali sądowej, wręcz dziękując sądowi za to, że miał możliwość ujawnienia swoich poglądów, tak, czyli właśnie tych wyzwisk tak wulgarnych kierowanych pod adresem katolików i naszych świętości. A czy będzie recydywa?
czy będzie recydywa. To nie ode mnie zależy, prawda? No, to zależy tylko od niego. Przecież no, ja mu nie każę tego robić, tak? Tego robić, tego mówić. To zależy tylko i wyłącznie od niego. No ja mogę go tylko przestrzec. Człowieku, ogarnij się, nie rób tak, bo to jest sprzeczne z prawem. Oprócz tego, że jest niegodziwe też, prawda? Bo każde kłamstwo jest niegodziwe. Czy tam takie jakieś manipulacje, wyzwiska, no to jest niegodziwe i to jest grzech. No więc no, ogarnij się, Chojecki. A tu jeszcze na koniec przypomnę archiwalny filmik. Taki proszę sobie posłuchać. Archiwalny filmik i zaraz to się od tego odniesiemy. Aktualni i byli sekciarze, wyznawcy Pawła H. atakują mnie, że tutaj prosiłem o wpłaty rzekomo na bilety, żebym mógł dojechać na rozprawę. No więc po pierwsze nie na bilety, tylko na paliwo, bo ja samochodem jechałem prywatnym, a nie żadnym autobusem czy pociągiem. No nawet nie mam takich połączeń do Lublina, szczerze mówiąc, więc prywatnym samochodem jechałem. No ale wiadomo, dla sekciarzy to tak lepiej brzmi, prawda, że tu jakiś łachmaniarz, katolik musi autobusem jechać, prawda, się tłuc i jeszcze musi zbierać na bilety. No więc, proszę Państwa, żeby ich podkurzyć, tak, jeszcze bardziej, to jeżeli się okaże, że na tej rozprawie będziemy mogli brać udział, to specjalnie poproszę Państwa o wpłaty znowu na to paliwo, żeby ich dalej tam telepało, tak, żeby im tam gul skakał, tak, tym różnym szeryfom i tym tam innym pajacom z Kanady. No i tu mamy dowód kolejny. Po pierwsze, no jak słyszeliście, nazwał mnie tu również pajacem, więc to nazwał mnie wielokrotnie indywiduum i najróżniejsze tchórzem mnie nazwał, że nie pokazuje twarzy, chociaż to w ogóle nie o to chodzi, bo ja się nie boję niczego, tylko po prostu nie potrzebuję żadnej sławy związanej z tą działalnością i nie chodzi mi tu bynajmniej o to, że się boję władz czy Patlewicza, tylko nie chcę po prostu być w żaden sposób rozpoznawalny przez ludzi, gdyż nie zależy mi na sławie, nie jest to mój sposób zarabiania pieniędzy właśnie jak w jego przypadku, nie proszę o bilety, nie proszę o nic, nie chcę kasy żadnej i nie zależy, mam tylko coś do powiedzenia, a nie zależy mi na tym, żebym był w jakikolwiek sposób rozpoznawalny przez ludzi. Ci, którzy wiedzą, jak wyglądam i mnie znają, to wszystko i tak wiedzą i tak, więc tylko i wyłącznie o to chodzi. No, nazywał mnie tchórzem, tu mnie nazwał pajacem, a tu mówi, że on ma wyższą jak gdyby kulturę osobistą i on nie będzie tutaj wyzwisk wysłuchiwał, nie? To jest raz. A po drugie tutaj, to jest filmik archiwalny, ten ostatni, i mamy dowód na sam koniec, że znowu powiedział, to rok temu mówił, on już, popatrzcie jaki to jest człowiek, on rok przed sprawą już myśli, jaki zapobiegliwy, jak naprawdę, jak Żyd, trzeba przyznać. Jak tak zapobiegliwy, że rok przed sprawą on już zapowiada, żeby mnie wkurzyć, to on będzie zbierał i dziadował i żebrał, dorosły chłop, który ma dwie ręce, dwie nogi, jest zdolny do pracy, będzie zbierał na dojazd na benzynę, nie? To jest niewiarygodne. Tu mamy kolejny dowód na to, że to potwierdził, a jeszcze na koniec wstawię wam filmik Knura, co Knur o tym mówił i to Knur oczywiście zasiał ferment, że chodziło o bilet i z tego tytułu wzięło się to nieporozumienie. To jest poczucie mojej dumy, że nie będę żebrał, żeby ktoś za mnie płacił wyroki. Przeciwko sobie mam ludzi, którzy nawet na bilet, żeby mnie oskarżać, robią zbiórki publiczne. Pan Patlewicz, oskarżyciel publiczny, przyleciał po kaskę za bilet. Tak kocha ojczyznę i Boga. No i sędzia mu dał na pierwszą rozprawę, gdzie musiał być przesłuchiwany. No to on przyjechał se na igrzyska na następną. Myślę, może się pogrzeje w jakiejś kamerce. No i po kaskę za bilet. Ileż to bilet do Sanoka, czy gdzieś to kosztuje? No, powiedzcie mi. Z 5 dych? A sąd mówi nie. Czyli jakaś jeszcze tam ekonomia jest. No musiał pan przyjeżdżać, to jest pana wola. No to on zrobił zbiórkę publiczną, żeby mu płacić na bilet. To porównajcie sobie. Przypomnę, że nie, przepraszam, to nie ma co porównywać. Więc jak słyszymy,
Knurgu tutaj. I akurat no, w tym przypadku znowu no, powiedział mu dobrze. Więc widzimy, podsumowując, jaki to jest kłamstwa. Temu Łukszy nie powiedział słowa, że zbierał na benzynę, tylko że należą mu się zwroty z sądu. Tutaj w poście, proszącym o pieniądze, opisał sam sytuację, że sąd go w ogóle tam nie wzywa i żadne zwroty mu się nie należą. I tutaj to samo Knur mu wytknął, że nawet w sądzie jest jakaś ekonomia, bo on jest tam niepotrzebny, przyjeżdża się tam faktycznie lansować, nagrywać filmiki. Jak wtedy pod filmikami zbiera pieniądze już i ma pieniądze jakieś tam z wyświetleń, ma pieniądze z subskrypcji, nie wiem, czy puszcza reklamy tam, czy nie, to jego sprawa, ale no zbiera i tak pieniądze na stałe. W ogóle ma zbiórkę ułożoną. Więc ta zbiórka w tym poście ewidentnie widać, że była na koszty dojazdu. Nie było tam napisane, czy na bilet wtedy, jak zbierał te pieniądze, czy na benzynę, czy na cokolwiek. Może sam nie wiedział, ile zbierze. Grunt, że jest to kłamca i manipulant i cały czas manipuluje tą historią. Dzisiaj to już próbował właśnie w ogóle odkręcać, że w ogóle nic nie zbierał i proszę, pokażcie mi zbiórkę, bo myśli, że wszystko pousuwał. No ale niestety... Tak to jest z oszustami, że oszusta się zawsze, zawsze trafi i zawsze to się znajdzie. Więc no, ja też nie miałbym wielkiej przyjemności w debatowaniu z tym człowiekiem, tym bardziej, że no naprawdę to jest takie przysłowie, że trochę to takie kopanie się z koniem. To widać, że to jest, no nie obrażając idiotów, że to jest po prostu, no to jest tuman kurzu, no. To jest tłuk wyjątkowy. Z jednej strony bym go rozsmarował z przyjemnością, ale z drugiej strony jeszcze w pychę popadnę po rozmowie takiej ze świrem i mi to zaszkodzić może, więc podsumowując. Oszust, żebrak, dziad kalwaryjski, który nie ma honoru nawet się teraz przyznać, że założył taką zbiórkę, nieważne czy to była na zbiórka.pl czy na pomagam.pl, założył ją na Facebooku, jest to bez znaczenia gdzie, prosił stricte o pieniądze na dojazd do sądu. Ogólnie jest jeszcze człowiekiem nudnym, w kółko ma trzy tematy, cytat biblijny, z sekty można wyjść, ale sekta z ciebie nie i o tym, że protestanci mówią, że katolicy mają być biedni i jeździć zbiorkomami, a nie prywatnym samochodem, to jest kompletne odkręcanie kota ogonem, chodzi o to w ogóle, że ktoś jest dziadem kalwaryjskim i zbiera na benzynę. Dla mnie, chłopie, możesz mieć 100 samochodów jak szejk arabski, tylko je kurna zatankuj i nie rób z siebie dziada. Tyle w temacie. Bye.